Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób najprościej spakować taki śpiwór do takiego woreczka, nawet jeżeli ten woreczek jest troszeczkę za mały. Śpiwory znajdziecie oczywiście w sklepie ehorizont.pl, a my zaczynamy! Wiele osób takie śpiwory najpierw składa, potem roluje i dopiero wtedy chowa do worka, ale to nie zawsze się udaje i zajmuje też dużo czasu, więc wiecie, pokażę Wam prostszy sposób. Ten śpiwór, który mam przed sobą, to jest Micra marki Pingwin i on jest naprawdę świetny. Tylko że ja go kupiłem kilka lat temu i trafiłem na felerną serię, która miała trochę za małe worki. No i tutaj się namęczyłem. No i mam ten za mały worek i mam ten normalny śpiwór. No i właśnie. Najłatwiej jest wziąć końcówkę takiego śpiwora, tam gdzie mamy nogi, zwinąć małą kulkę i schować na dno worka. No i jak mamy w tym worku, no to teraz dokładamy całą resztę, po prostu dopychamy, lekko przy okazji skręcamy worek, a wciskamy tak naprawdę pięścią ten śpiwór do środka. Końcówka jest zawsze najtrudniejsza, więc warto położyć śpiwór troszeczkę niżej i swoim ciężarem ciała dopchnąć te ranty. Pamiętamy o obracaniu. No i tyle. Śpiwór jest w worku, więc zaciągamy go, narzucamy kapturek, jeżeli Wasz pokrowiec taki kapturek ma. I na koniec zaciągamy ściągacze. No i tyle. Zajmuje mało miejsca. Podpowiem Wam jeszcze tylko, że jeżeli wolicie rolować śpiwory, zamiast je wpychać do worka, no to przy syntetykach nie ma to żadnego znaczenia, ale jeżeli macie śpiwór puchowy, no to koniecznie trzeba go właśnie wpychać, bo wypełnienie puchowe, które układa się za każdym razem tak samo przy każdym zwinięciu, w pewnym momencie może zacząć tracić swoje właściwości cieplne, no a tego zdecydowanie byśmy nie chcieli. Jeżeli macie śpiwór puchowy, to też pamiętajcie o tym, żeby w domu nie przechowywać go w takim worku małym, tylko w takim raczej dużym, jak ten marmot, który tutaj za mną wisi. Dlatego, żeby puch mógł się swobodnie rozprężyć. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, no i zaglądajcie na ehorizont.pl, gdzie i śpiwory syntetyczne, i śpiwory puchowe czekają właśnie na Was.